Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją hali w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży. Założeniem tej inwestycji jest nie tylko odnowienie budynku, ale również poprawa komfortu pracy i stworzenie miejsca przyjaznego środowisku. Cieszymy się dlatego, że będziemy mogli zaoszczędzić dużo energii, czyli będziemy przyjaźni dla środowiska. Powiat Policki ma takie ambicje, żeby być w zgodzie z ochroną środowiska i żeby prowadzić takie działania, które będą przyjazne temu środowisku. Prace remontowe polegać będą m.in. na dociepleniu ścian budynku, dachu i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowaniu oświetlenia LED-owego. Wszystkie elementy budynku wykonane będą z energooszczędnych materiałów, co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości środowiska. Wykonawca wszedł na budowę, pracę rozpoczyna, więc rozpoczynają się takie klasyczne przygotowania do inwestycji, która w grudniu ma się ukończyć. Koszt inwestycji to ponad 2 700 000 zł, z czego 85% pochodzi z Funduszu Ochrony Środowiska i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Prace powinny zakończyć się 16 grudnia.